Dzień dobry, witam Cię w pierwszym dniu noworocznego wyzwania z kalendarzem 2024. Obudź swój angielski. Czego będziesz potrzebować na naszą pierwszą lekcję z tego wyzwania, kalendarza i fiszki z e-booka English at Work. Ten e-book to był bonus do kalendarza, a w kalendarzu z tyłu znajduje się specjalna koperta, w której właśnie możesz te fiszki przechowywać. Mój zamysł był taki, żeby wycinać sobie na jeden dzień jedną fiszkę. Ona jest. Taka szeroka, ponieważ tutaj jest dialog po polsku, a tu jest dialog po angielsku. Za chwilę pokażę ci, jak się uczyć z takiej fiszki. I tę fiszkę wycinasz z e-booka, chowasz, zabierasz ze sobą wraz z kalendarzem i uczysz się przy okazji. Będziemy na niej za chwilę pracować. Będziemy zaczynali od dialogu z kalendarza. Z tyłu na stronie 394 i 395 masz spis treści, więc jeżeli jesteś ciekaw, ciekawa jakie dialogi pojawią się w tym tygodniu, no to możesz sobie sprawdzić tutaj i mamy Week One Meeting Friends, spotkania z przyjaciółmi, tym będziemy zajmować się w tym pierwszym tygodniu. Jeżeli nie masz kalendarza, to na pewno masz materiały, które przesłałam do ciebie po zapisie na listę wyzwania. Więc do ręki materiały, kalendarz i zaczynamy naszą mini lekcję. Otwórz swój kalendarz na stronie 14. Jesteśmy w poniedziałku, Monday the 1 January the 1 And I'm going to read the dialogue. For you? So just listen, pay attention to the pronunciation, and then you will translate. Are you doing anything on Friday? Hmm, let me think. I guess I'm free. Why? No to teraz twoja kolej. Czytasz polskie zdania i postaraj się nie patrzeć na angielskie tłumaczenie w kalendarzu czy też na kartach. Materiałów z wyzwania. Możesz zasłonić je ręką, czymkolwiek i postaraj się przetłumaczyć. Robisz coś w piątek? Hmm. Are you doing anything on Friday? Pomyślę. Let me think. Um, chyba jestem wolny. Czemu pytasz? Hmm. I guess I'm free. Why? I teraz, przy okazji tego dialogu, chciałabym zwrócić Twoją uwagę na to, co stosujemy z dniami tygodnia. Mamy pytanie: Are you doing anything on Friday? On Friday, chociaż po polsku mówisz w piątek, po angielsku jest on Friday, czyli zapamiętaj, że on z dniami tygodnia. Dalej mamy zwrot: Let me think. Let me, pozwól, że pomyślę. Pomyślę, daj mi chwilę, żebym pomyślał, pomyślała. To wyrażenie: let me możesz modyfikować i możesz sobie tutaj w notatkach napisać. Let me na początku i dopisać swoje własne pomysły. Na przykład: pozwól mi pomóc. Let me help you. A pozwól mi zrobić to samodzielnie. Mhm. Let me do it by myself. Dobrze. I teraz w Twoim kalendarzu i w materiałach masz tutaj nad dialogiem angielskim i polskim takie miejsce Phrase of the Day. Zapisz sobie tutaj jedno wyrażenie, które jest nowe albo takie, które chcesz zabrać z tego dialogu ze sobą. Czy to będzie Let me think, czy może to będzie I guess? Chyba, tak mi się wydaje, I guess, I'm free. A może zabierasz on plus dni tygodnia. Wpisz sobie to tutaj, w to miejsce, phrase of the day. Ok, dobrze, to jeszcze raz przejdziemy przez ten krótki dialog i tym razem czytamy z podziałem na rolę. Ty zaczynasz, czyli czytasz Are you doing anything on Friday? A ja czytam drugą linijkę, następnie się zamienimy. Zaczynaj. Let me think. I guess I'm free. Let's swap. Zamieńmy się. Are you doing anything on Friday? Ok, well done. Przechodzimy teraz do naszej fiszki. I tak jak było to przy okazji tego dialogu, najpierw przeczytam cały dialog dla ciebie, a ty. Słuchaj uważnie lub czytaj na głos równocześnie ze mną. Hold tight. We're about to leave. I'm a bit nervous. Don't worry. As long as you say the right things, you'll be fine. Teraz będziesz tłumaczyć z polskiego na angielski. Możesz podglądać, a możesz też się zchallenge'ować i po prostu zgiąć tę fiszkę na pół, czytać Polskie zdania, słuchać też moich um, polskich zdań i próbować tłumaczyć samodzielnie. Trzymaj się. Hold tight. Zaraz ruszamy. We're about to leave. Trochę się denerwuje. I'm a bit nervous. Nie martw się. Don't worry. Dopóki będziesz mówić to, co trzeba, dasz radę. As long as you say the right things, you'll be fine. OK, no i teraz. We're about to leave. We're about to. I prosty czasownik, zaraz coś robimy. Pomyśl sobie, co to mogłoby być. Na przykład, zaraz zaczynamy. We're about to start. Czyli wymieniasz tylko czasownik. You'll be fine. Wykorzystaj ten zwrot. Kiedy ktoś się czymś martwi, nie musisz mówić tego początku. Wystarczy, że komuś powie, powiesz: Oh, don't worry, you'll be fine. No i teraz z tej fiszki też możesz wpisać tutaj w kalendarzu Phrase of the Day wyrażenie, które zabierasz ze sobą z tej fiszki, z tego dialogu. Czy to będzie na przykład, trzymaj się, hold tight, na przykład, kiedy jedziemy autobusem. Czy może to będzie, zaraz wychodzimy. We're about to leave. A może chcesz powiedzieć i chcesz zapisać i wziąć ze sobą, wszystko będzie OK, poradzisz sobie. You'll be fine. A może, as long as, dopóty, dopóki you say the right things, as long as you say the right things. You'll be fine. That's it, when it comes to our mini lesson. Mam nadzieję, że zwroty nauczone, utrwalone, jeżeli już te zwroty znałeś, znałaś. No i zapraszam Cię oczywiście na moją relację wieczorem, bo będę sprawdzać, czy lekcja została zrobiona. Enjoy the rest of the day, evening. Don't know when you are watching this video, and see you. Tomorrow, widzimy się jutro, na drugim dniu wyzwania. Hugs and kisses.